raz. Tym razem ćwierćfinały w kategorii chłopcy. Zacięty mecz 12-11, druga kwarta. W biało-czarnych strojach to oczywiście drużyna Korsarz Gdańsk. Żółto-czerwony, wiadomo, tref Sopot. Żółto-czarny. Drużyna, która wygra, jest w strefie medalowej. Drużyna, która przegra, walczy o miejsca 5-8. Czyli stawka bardzo wysoka. Wiedzą o tym trenerzy, wiedzą o tym zawodnicy. Wiemy o tym my. Sopotowa. Dlaczego Sopotowa? Sina lepsza, zdecydowanie lepsza. Gdzie która stawia na swoim. Wiadomo. Stawia na co? Na swoim. Olimpia Łukania. Tak jak wy. Zarówno Tref Sopot, jak i Korsarz Gdańsk. To pomorskie drużyny, to Trójmiasto, czyli wielkie derby, święta wojna. I jest Leoś z dziesiątką. Emocje będą do końca, może przyjdę tu na czwartą kwartę. 12-11. 99, ostatni numer dopuszczany w koszykówce. Bo dwucyfrowy. Wymyślił sobie. Ale proszę o kulturalny doping. To są dzieci, to jest piąta klasa. Niech wygra lepszy. Niech wygra piąta klasa. Ale większość chłopaków w treflu. A szczególnie 36. Sędzia wszystko dzieciom tłumaczy, bo w tym wieku jeszcze trzeba uczyć. I bardzo dobrze. Nam się nie spieszy. Piraci z Karaibów. Korsarz Gdańsk. W swoim ćwierćfinale. I najsympatyczniejsza para sędziów. Najsympatyczniejsza para sędziów. Jeszcze jakąś sweet wodkę muszę zrobić. Taką słodką wodkę. No. UKS? 7! Jest dobrze, panie trenerze. Jest dobrze, przegrywaliśmy 9-0 w pierwszej połowie.
a jest 12-11. Jest walka. Jeszcze raz, jakby ktoś nie wiedział, gdzie my jesteśmy i jesteśmy El Blongo, El Basket, po raz 17 ogólnopolski turniej mini, dokładnie. Co nie kibicujecie swoim chłopakom? Ale cichutko coś. Co? Nie wezmą was na spacer. Dobra, idziemy na następną halę, zobaczyć, co tam się dzieje.